kończący swoją kadencję tutaj w klubie prezes, no, była walka przez 4 lata o awans. No, pierwszy sezon był takim rozruchowym, później no, była szansa, było nawet drugie miejsce z Górnikiem Gorce, nie udało się, ale to chyba nie koniec w jakikolwiek sposób pomocy tutaj w Warku. No i kolejne sezony na to, żeby awansować do wyższej ligi. Zawsze było blisko. Bardzo się cieszę z tego, że chłopcy się starali, ale zawsze czegoś brakowało nam, żeby zrealizować nasz cel. Myślę, że w następnych latach będzie dużo lepiej. Moja kadencja się skończyła w klubie KP Gwarek przez 4 lata. Próbowałem jak najlepiej podnieść ten klub, żeby było jak najlepiej w tym klubie. I myślę, że nowi prezesi, którzy zostali, nie zawiodą zawodników, kibiców oraz tych, którzy odeszli, w cudzysłowie, bo dalej jesteśmy członkami zarządu. No i myślę, że będzie coraz lepiej, a nie coraz gorzej. No właśnie, bo tutaj zostało troszeczkę inwestycji już rozpoczętych, no i chcecie zrealizować w jakiś sposób to do końca. Tak, chcemy. Przede wszystkim chcemy zrealizować plan zakończenia budowy bocznego boiska, które rozpocząłem wraz z całym zarządem. Będziemy wtedy mogli spokojnie sobie trenować na bocznym boisku, a zadbać i pomyśleć coś nad główną płytą.